anime. Powiedz co, urcharze. Nic. Dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot, szaloną ucieczką z wielkiego miasta owieczką. Patryk Rojo-Rojewski, Roy Blanker. Lecimy. No mieliście rację, warto sobie to wspomaganie odpalić. Mniejsza irytacja. Lepiej to wszystko leci, dynamicznie. Żaduj. Tutaj poszło. Lecimy. Goniu! Co nas goni? Aj! Z tej strony. Ale mimo wszystko można sobie jeszcze temat manualnie doprecyzować oprócz namierzania. Koszty w życiu. Znaczy nie, dobrze, nie płoną. Komu ja kibicuję? Niech się rozwalą. Koniec gry, dziękujemy. Tak miało być. Jesteś cała, tak, niestety. No niedługo. Ja myślę, że te wszystkie strzały i wybuchy dla dziecka to nie są cudowne warunki. Ona faktycznie mogła zostać w obozie. Czysto, idziemy. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy jest to bezpiecznie. Okej, okay, latarka. Jestem ciekaw, czy w odniesieniu do Abby również mamy pełne spektrum ulepszeń postaci, modernizacji, skilli, zresztą zaraz to... Aha, okej. Okay. No dobra. Kurczę, po cichu liczyłem, że tego nie będzie, że nie będziemy się musieli skupiać na eksploracji w odniesieniu do tej postaci, skupimy się na fabule i dynamice. No ale okej. Okay. Niech tak będzie. Wskakujemy. To tutaj. Przeładowane. Jest się gdzie schować. Dobra, o. Dobra, przyjąłem. Dobra, mamy tu jakąś dechę. Ojejku, lepsze to niż nic. O. Dobra. Jak wygląda sytuacja? Okej, okay, czyli dalej. Okej, okay, faktycznie są zarażeni. Dobra, jeden z przodu. Raz zobaczym, jak będziemy mogli fajnie wymanewrować. Przyjąłem, dzięki. Idź tam. Dobra. Śpisz. Ona ma taką łapę, że spokojnie mogłaby urwać temu zombiakowi głowę, nie? Na lajcie. Dobra, leży. Chyba czysto. Dobra, jak tam z życiem? Dobra, uleczmy się. Powiedz co, urcharze. Nic. Chyba mamy wstępniaczek przed intro. Oj, chyba bardzo. Hej, tutaj. Okej. Spróbujmy się tam dostać. Nie tak, no to raczej tak. Mhm.
jakieś komponenty. Zbieram wszystko. Okej, mamy to. To co, tutaj z rozbiegu. Spakujemy. Dobra, elegancko. Wejdźmy wyżej, tu się skradać nie musimy, sprzęt, dobra. Coś już możemy zrobić, plus 25 do zdrowia. Jeszcze trochę brakuje. Jak tutaj sytuacja? Woda. Okej. Bomba rurowa. O kurde. Powiem wam szczerze, że bomba rurowa to już chyba absolutnie zawsze będzie mi się kojarzyła z serią Left 4 Dead. Znaczy, przepraszam najmocniej, Left 4 Tube. O kurczę, nawet dobrze, że się skułem, bo bym nie zauważył tej siekiery. No kurde, możemy ją ulepszyć? Jeszcze nie. Ale trzeba to będzie zrobić. Błyskawicznie, jeśli tylko będzie taka opcja. Dobra, nie tu. No to tam. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde, dobra. Wyjmij pistolet. O. Kurde, ten pies. Zajebiście. No i zaczynam żałować, że zabiłem tego psa w ostatnim odcinku. Dobra. O kurde. Dobra, leży. Gdzie następny? Leży. Przeładuj. Kurde, ilu widział. Dobra. Walka wręcz. Ta pomaga. Bardzo dobrze. Unik, unik, unik. O kurde. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Przycelowanie. Wow! Unik. Ja pierdzielę, jeszcze ten. No nie, najgorzej. Najgorzej. Jaka rzeź. Kurde, wnuk. Dajesz, 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 dajesz. Pomóż, pomóż, pomóż. Doskonale. Jak z piąchy. Leży, leży, nie podchodzić. Dobrze. Ktoś jeszcze? O kurde, było blisko. Wszyscy cali? Tak. Oż ty w życiu. Czy możemy stąd spierdalać? Nie ująłbym tego lepiej. Spierdalajmy stąd. Wynosi się stąd. A kompletnie nie dziwi mnie ta irytacja. Ale akcja z psem. Porządna wam powiem. Rany, ile pralek. To wszystkie te pralki, które chcieliście mi sprzedać w 2011-12? Hmm? Coś wam nie pykło chyba. Jest jaka połać terenu. Ile to może być sprzętu? No bo niekoniecznie. Dobra, tu nic. Tu nic. O. Znalazłam wyjście. Biorę. Ja nawet wcześniej nie było jak użyć w ogóle tej bomby rurowej, bo wszyscy bardzo dynamicznie na blisko zaatakowali. No cóż, mówi się trudno. Oj, nie wiem, czy damy radę. Manny. Robi się. Panie przodem. Jeszcze miesiąc i się nie przecisnę. No dalej, abs. Panie przodem. Jeszcze dzień i nie przeżyjesz. Lubię cię. Lubię cię, abs. Mam dobre ABS-y. Niewykluczone. Nie bardzo. Biorę. Te rośliny mają się dobrze. Biorę. Wiecie co?
Nie jest źle. Miałyście szansę się do siebie zbliżyć. Zamknij się, mamy. Zadziałało. Okej. Okay. Tutaj, czy chcemy, czy nie, w pierwszej kolejności obligatoryjnie musimy wytworzyć apteczkę. Nie widzę innej opcji. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj temat. No właśnie. Okej. Okay. Tutaj git. Dobra. O, tu jeszcze coś mamy. Nie mało. Chociaż przydałyby się medsy, bo już mam niewiele do ulepszenia zdrowia. Dobra. Tu jeszcze coś mamy. Okej, okay, o właśnie. Pięknie, całkiem sporo. Masz kolejną? Tak. No proszę. Grę, w którą mogłabyś nimi zagrać. Golf? Może później. Nie było tematu. Dobra. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy, co tam możemy zrobić. Tutaj słabo. Ale możemy już zwiększyć elegancko. Zróbmy to. Pyk, mamy to. Dobra. Okej. Okay. Gdzie teraz? Wyżej, tu, niżej, tu niczego nie zrobimy. Chyba tutaj. Mhm. Tam coś leczy, czy mi się wydaje? Dobra. Dobra. Przed nami baza. Nie widać blizn. Muszą tu być. To nie stójmy tak. No dobra. Pamiętacie, jak kiedyś mogliśmy tędy przejść bez obaw, że zaatakują nas blizny? Tęsknisz za czasami pokoju? Było łatwiej, co? Zbyt łatwo. Traciliśmy czujność, a oni powiesili cały nasz oddział. To był odwrót za to, że zastrzeliliśmy tamte dzieciaki. Okej, ale te dzieciaki zaatakowały nas. Co ty byś zrobił? Moja obwieńka strzelała do nich jak do kaczek. No, ja tam wolałbym ocalić naszych. Manny to dzieciaki, to nie ich wina. Nasza też nie. Sami się o to prosili. Jasne. Nie chcę zapeszyć, ale coś tu cicho. No, za cicho. Czyżby kolejna cisza przed burzą? Zaraz się przekonamy, coś czuję. Coś blokuje. Coś blokuje drzwi. Może jest inne wejście. No jest jakaś lina, sprawdźmy. Tutaj. O, nacelujmy, dobra. Manny, zajrzyj tam. Robi się. Powinna go tak wyjebać w kosmos. Za dużo siły. Dobra. Kabel o coś zaczepił. Dobra. Proszę. Chodź. Dobra, Nel, dzięki. Zostań za Liz. Spróbuję otworzyć te drzwi. Znaleźć dla was wejście. Super. Ostrożnie. Dobra. I? Wciąż ani śladu bliżej. No w sumie spoko. Wróćmy do poprzedniej bohaterki. Dobra. Okej. Okay. To dość wysoko. Tak, całkiem. Załatwione. Pyk. Dobra, Mel. Jesteśmy. Jestem przy drzwiach. Ładnie. Okej. Okay. Spoko, tu nic, tu nic. A zatem tędy. Dobra, dalej. Szybko. Jutro oczywiście kolejny odcinek.
No i pięknie. O. No i teraz pytanie. Gdzie? Wow. Chyba tam dalej, większy sektor. Jakiś warsztat dla łodzi. Zapamiętajmy to miejsce. Dowództwo zawsze szuka zapasowych części. Okej, zacznijmy jeszcze, co jest u góry. Jakiś warsztat by się przydał. Ładnie. Co my tu mamy? Dobra. Dobra, co tam możemy przykombinować? Rurówkę niespecjalnie, a ulepszenie tego? Nie, jeszcze nam brakuje. A tutaj nic, tutaj nic. Nic, dobra. Okej, to tutaj już więcej nie wymłodzimy. Idziemy. Okej. Dobra. Okej. Szafka. Max. Tutaj klasyczny temat. Cisza. O, jest warsztacik. Elegancko. Ulepszmy jej tą główną pokawę. Okej, jakie mamy dostępne? Stabilność, pełność magazynka, wiesz, szybkostrzelność. Na takiej łodzi. Dostawałem choroby morskie. Było do bani. Mani, nie zachodź w ciąży. Staram się. Dobra. No już na nic innego nie mamy. Dobra. Pyk. Mhm. Dobra. Przytrzymam to. Leżcie. Odepnij. Oż ty w życiu. Sorry. Gdzieś tam nie jest? Ta. Korba pękła. Co teraz? Abi, spójrz. Wyjście. Menny, trzymaj się. Zaraz znajdziemy drogę na dach. Dobra. To jak? Cieszysz się, że się z nami zabrałaś? No tędy? Tak. Raczej wątpię. Nie ma opcji. Cieszę pewnie się. Jakiś przerzut liną przez łódkę albo coś. Coś wykminimy. Czemu mnie unikasz? Nie unikam cię. Prawie ze mną nie rozmawiasz od czasu Jackson. Sama nie wiem. Chyba byłam zbyt wstrząśnięta. Myślisz, że Joel na to nie zasłużył? Zasłużył na coś gorszego, ale wolałabym nie brać w tym udziału. Kumam. Kto by chciał, co? Nie o to mi chodzi. Spróbujmy dostać się do tego włazu. Jasne. No, to już zamknięte, to już nic nie zrobimy. O, okej. Okay. Lubię pomysły. Proszę. NPC-cik co nieco zasugerował? Niech będzie. Ja właśnie wcześniej widziałem, że tu się pojawiło to, no. No. Ej, ona tam nie podejdzie teraz? No. Okej. Raz, dwa. Dobra, lecisz. Co wymyśliłaś? Chwila! Co robisz? Zabieram nas stąd? Dobra, tylko powoli. Jedna z zalet bycia w ciąży. Niski środek ciężkości. Wierzę ci na słowo. Co kombinujesz? Udało się. Super, ale co? A, dobra. Ona nam otworzy te drzwi na górę, okej. Chodź na górę.
Dziękuję. Dobra. Okej, zbliżamy się do włazu. Sprytnie. Jeszcze coś było może? Nie? Okej. Okay. Dobra, idziemy. Okej. Okay. Sznur. Okej, okay, to się przyda. A nie możemy wejść do środka? Czekaj, zostaw ten sznur. No właśnie. Okej. Okay. Tajne operacje. Tuż ostrza. Okej. Dobra, amunicja. No, warto tutaj było zejść. Apteczka. Zawsze mi się podobało wnętrze właśnie. Tych łódek, jachtów i tak dalej. Jak klimatycznie jest to wszystko zaaranżowane w środku. Znaczy byłem na tych regatach youtuberów i całkiem sympatycznie to wyglądało. A, spróbujmy tutaj. A, zaraz weźmy może tą drabinę. Okej. Okay. Przerzucimy tędy, tędy. Mhm. Dobra, kombinujmy. Dobra, mamy to. No i pyk. Dość wysoko. Dostajesz zawrot w głowy? Zwłaszcza jak patrzę w dół. Dobra, idziemy. Tam są. Manny, schodzimy. Dobra! Patrz, nasza waza. Rzut beretem. Możemy przejść przez rozjezdnię. Chcesz najpierw stąd zejść? O tak. Nie sądziłam, że czegokolwiek się boisz. Nie jestem taka nieustraszona. Daj spokój. No, nie potrafiłabym nikogo zoperować. Bałabym się, że coś spieprzę. Myślisz, że ja się nie boję? Oh, jeśli cię to pociesza, tata zawsze uważał cię za najlepszą uczennicę. Naprawdę? Przecież zawsze mówiłaś, że się nie zna. Chodź. Alice, o, dobra psina. Jak? Cicho? Tak. Nie gra mi to. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rany. Jak już wrócimy, znajdę kanapę, obejrzę film, i będę chlała za. Okej. Serio? Co byś pił? O, jaki film? Niezłe przesłuchanie. Film o takiej... Kosy ja ma... dziewczynie jeżdżącej na wilku. Uwielbiam go. A chlać będę. Mój mezcal z ostatniej imprezy. Halo, masz na myśli nasz mezcal? Zostawię ci trochę. Chętnie też bym się czegoś napiła. Fajne są te rozmowy, bo urozmaicają trochę tą eksplorację. Na przykład poszedł już bym razem z nimi, ale wiem, że tu na bank coś znajdę. No, nie ma innej opcji. Na bank. No tam już widzę, że coś jest. Już widzę to z daleka. Dobra. O, niech będzie.
Dobra, to przejście tutaj. A tutaj nic. Ok. Dobra, idziemy wzdłuż torów. Zaprowadzą nas do drogi do bazy. Nie podoba mi się. Wiem. Coś tu się będzie działo. No, zamieniamy. Pokonamy mur. Tak, tak. Przeładujmy. Sprzęt. Tu Max. Coś mamy. Podchodzą kolejni. No to niespoko. Dobra, widzę ich. Ale zaraz. Zadziałało. No zapraszam. O! Jak mi ją zdjął perfekcyjnie! O kurde. Ruszać się! O kurde. Widzę. Leży. Trzy pociski. Czyli jeden gościu. Max. Nie no, topór jest git, okej. To zostaje. Zobaczmy, czy tutaj coś było. O, dobrze. Przeładuj. Skracamy. Niespodzianka. O kurde. Dobra, leży. Przeładujmy, idą kolejni. Leży, przeładujmy. No, teraz to się gra wybornie po prostu. Przemiodnie. Widzę. Lepiej zbieraj. Tu jest. Oż ty. Dobra, leży. Kurczę, myślałem, że to ktoś z naszych tutaj z boku. Ja pierdolę. Dobra, ale jest okej, okay, ogarnięte. Nikogo nie widzę. Za mną. Chodźmy. Ale to było do przewidzenia, że po drodze nie zabraknie przygód. Hej, tutaj. Dobra. Mamy to. Dobra, tutaj brama. To ustawmy tutaj zbiórka. Ja jeszcze sprawdzę tutaj sprzęty. No tutaj coś może być. No okej. Nie tym razem. Dobra, montujemy się. Dobra.
Tu spróbujmy po cichu, jeśli się uda. Dobra, ten podejdzie tak. Czy ja mam rurówki? Ja mam rurówki w sumie. A kurde, chciałem od razu. O kurde. Kurde, za dużo ich jest, jeszcze strzały zasrane. Ja nienawidzę tych strzałów. Tak deprymujące. Kurde, tu nic nie mamy, dobra, pistolet. Oż ty w życiu. O! Ajajajaj. Nie dało się tego zrobić. Znaczy, gdyby było ich mniej, to bym to jakoś nawet pod kątem hollywoodzkiej filmowości fajnie ogarnął, ale nie tym razem. Nie tym razem. Dobra, poczekajmy po prostu. Nie słyszeliście tej cegły? Dobra, śpisz. O kurde, ilu ich tam idzie. Dobra, jest coś zwięzły. No ej. No, gin ty szmato. No kurde. Oż ty w życiu. No pyk, pyk. No pyk, pyk. Ja pierdzielę. Gnoju jeden. Dobra. Dobra, przyjechało wsparcie. Tu mam apteczki przynajmniej. Dobra, jeszcze jedną apteczkę. Pora się zbierać. Oż ty w życiu. Kocham was. Nadam swoim dzieciom wasze imiona. Zbierajmy się. Dobra, zbierajmy, ale kurde, też jakiś lód, cokolwiek. Z dramat, z amunicją, ze wszystkim. Nie, no ich to było zdecydowanie za dużo, no. Tu coś, okej, okay, dobrze. Okej, okay, tutaj cztery do tego, elegancko. Tu coś, nie. Dobra, więc tak, tu tak. Cztery. Dobra, montujemy się. Kurwa, stary, trzymasz się? Chyba przeżyję. Hej, pokaż dłoń. Czyli tutaj, mimo że doszło do pewnej, może nie zamiany rój, ale zmiany perspektyw, ale jednak pewna strona konfliktu, no, występuje tutaj w roli wspólnego wroga dla naszych protagonistów, antagonistów. Ale pytanie, kto tu tak naprawdę jest tym dobrym, a kto tym złym? Myślę, że klasycznie różne skale szarości. Nie ma jasnego podziału na dobro i zło. No. Wiem już prawie. Otwórzcie bramę! Przepuśćcie ich! Mel, co? Twoje plecy. Uciskaj jak najmocniej, okej? Okay? Mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę. On ma ranę postrzałową w dłoni. Hej. Dobrze się spisałaś. To prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siad.
straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. To było oczywiste od samego początku. Wyliżę się. Hej, a kogo my tu mamy? Hej, chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki. Ci nowi rekruci. Nie ufam im. Jeszcze raz dzięki. Hej, Manny, zaczekaj. Szybko z was. Wiecie, co się dzieje? W sensie? Stacjonujemy tu od 3 dni i nic nie wiadomo. To powinniście nam dziękować za nieco akcji. No, wisicie nam. Możecie się dowiedzieć. Okej. W sumie rację. Najpierw się zameldujmy. Potem do ciebie wrócimy. Okej. Dobra, dzięki wielkie. Luz. Na razie. A temu o co chodziło? Nie mam pojęcia. Zgłaszam się. Hej wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. Nie widziałem tu takiego... No tak, bo gdyby Isaac miał przyjść do nas, to trwałoby to 2 tygodnie. Chodźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. Nie kojarzę tych ludzi. A ty? Na co jeszcze czekamy? No hej, Abby. Hejka. Hej, amiga. Chyba niczego konkretnego nie mamy. Nie, no. Jeden ten. Raczej średnio. Siema. Abby, słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. Wiesz, cały jeden raz. O, dobrze. Ja sobie tutaj pozabieram. Wszystko w porządku. No, coś tam mamy. 28, to tu raczej niczego nie ogarniemy. Dobra, kiedy indziej. Będzie jeszcze na to pora. Chodź tu. Idę. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynie. Szlak. Wciąż się doślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. Ma streama. Nie musisz tu na mnie czekać. A co to za zamieszanie? Co tu się dzieje? To forma ludzkiej niewidzialnej ściany. Sprytnie. Sprytnie, nie powiem. Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Dobra. Ten od dłoni. Hej. Lepiej? Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Nie stracę nawet wszystkich palców. Będę się musiał przerzucić na drugą. Hech. Wystarczą 3. No nie? Matko! Wiem, to stało się tak szybko. Ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Hej wam. Jak tam Melon? Jeszcze tylko... kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej, Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać.
Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale... Nie ma się czego martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Kilka granatów, kilka zombie, mnóstwo wystrzałów, pościg, uderzenie, skakanie. Muszę wam coś pokazać. Co jest? Lekko podbierz. Ci ludzie chyba nie mają pojęcia o zagrożonej ciąży. To wszystko nasi. Tak, i ciągle ich przybywa. Ja mam. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Kurwa, to Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pięcie z blizny, hijo de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale... O ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc... Dajcie znać, co i jak. Jasne. Rany. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział noża. Oby tak było. Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Kurde, czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Na razie. Okej, chodźmy, może dowiemy się czegoś więcej. Nie tęsknię za tym miejscem. O kurwa. Nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Hej, Abby. Musimy wejść. Isaac jest tam. A. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Szefie, Abby i Manny tu są. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. O kurde. No, słyszałem, że wpadliście w tarapaty. No tak delikatnie rzecz ujmując. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej.
Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Mylę się, czy zawsze pierwsza fala kończy najgorzej? Chcę Owena. Pamiętamy, Division. Kiedy wraca z Denim? A jak go wybada? Jak go chce wybadać, nie? Nora? A? Ten wyczaju. Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Co? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduję go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiem się. Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne, pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebujecie, Abby. Okej. Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Moi drodzy, zjedzcie coś. Odcinek później, kolejny, czyli jutro. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie! Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Okej. Trzy lata wcześniej, już jutro. Serdeczna tarcza, trzymajcie się. Hejes.